Halo, halo, siemaneczko, witam was. Siemaneczko. A, nie chciałem zacząć od siemano, tak klasycznie, jak ja to zawsze gadam, i skończyłem na siemaneczko. Więc nie wiem, czy jeszcze można bardziej zdrobnić to hasło, które i tak jest dość, no, niefortunne. No, dowiemy się tego przy następnych odcinkach, prawda? Czy jest coś dalej za siemaneczko? Witam po świętach. O, witam po świętach. Mam nadzieję, że jesteście wyluzowani, uśmiechnięci, radośni, zdrowi. No wiecie, też chillowani bardziej, no bo takie święta bez rodziny, trochę przykro, trochę smutno. Z drugiej strony, jak się nudzisz, to nie musisz kombinować, jak odejść od stołu. Normalnie na żywo nie odejdziesz tak po prostu po chamsku, mówiąc dobra, nara. Tutaj można było pokombinować. Jak masz rodzinę na Skype'ie i czujesz, że coś jest nie tak, to się zawieszasz, przez chwilę nie ruszasz, potem bezgłośnie ruszasz ustami, rozłączasz i wysyłasz SMS-a, że padł internet i jest okej. Okay. Można tak kombinować. Moi drodzy, dzisiaj rozmowa z Kacperem Brucińskim. Przyjechał na strefę bez materiału i w lofcie pokazał ludziom 40 minut crowdworku, improwizacji takiej właściwie na zasadzie rozmowy z ludźmi. Tworzył, wymyślał, kombinował, plut wątki i tak dalej. Bardzo, bardzo fajnie to wyszło. Chciałem wam o tym powiedzieć, bo rozmowa, którą toczymy, odbywa się w drugiej części, już po tym materiale, i tam jest kilka nawiązań do całej improwizacji, do idei tego. Pojawia się też słowo kalisz kilka razy, kilkanaście nawet chyba. Kalisz był leitmotivem występu Kacpra. To jest taki kalisz jeszcze właściwie spod Trójmiasta, więc też tak wolę, żebyście wiedzieli. Kacper jest dla mnie postacią wyjątkową, bo jest moim przyjacielem i znamy się intensywnie i dość długo już. Jest też gościem, który pokazał mi w ogóle George'a Carlina. I fajnie, bo dla mnie też George Carlin był takim starszym panem, który zbyt kategorycznie mówił o religii. No ale dzisiaj na szczęście już jestem dojrzalszy i doceniam bardzo i jestem wielkim fanem. Kacper Bruciński! Zapraszam cię tutaj. Słuchajcie, wszystko co widzieliście, tak naprawdę co powiedziałem na samym początku, że jesteś pierwszym stand-up, no oczywiście, że jesteś pierwszym stand-uperem, to nie tylko i wyłącznie... Widzicie nas w ogóle z tyłu? Wydaje mi się, że nie widzą. To jest dziwny system, to powinny być dwa hookery, stary. Jezus, ale nie ma, siedzieli, tak? Bo już są zajęte. Zamień się tymi, żeby wzięli te fotele tam. Co? Fotele. Co fotele? Żeby wzięli. Ale są za duże, tam się nie zmieszczą, a tam się zmieszczą. No pewnie, no to nikt nas nie widzą. Stary, jesteś tu pierwszy dzień i od razu już kurwa wszystko przestawiasz. Słuchowisko. Czy państwo naprawdę nie widzą? Nareszcie my was widzimy. No tak, na drugi raz proszę normalnie, bliżej. A nie. Chłopaki w pierwszym rzędzie dostali na początku w pierdol, ale teraz przynajmniej wszystko widzą. A tam jest bezpiecznie, no ale tak raczej faktycznie jak w radiu. No dobrze. Słuchaj, chciałem powiedzieć właściwie, no bo ja się naprawdę bardzo cieszę, że tu jesteś i że pierwszy stand-uper to z dwóch powodów. Właściwie jesteś moim ulubionym komikiem i naprawdę najlepszy moim zdaniem w Polsce, bo masz mnóstwo zajebistych cech, ale to o tym opowiem ci później. No bo tak głupio teraz tak przy wszystkich przy ludziach klepać po dupach, ale nie, naprawdę uważam, że jakby poziom tego, co robisz, to jest w ogóle od lat zajebiste. I właśnie też bardzo się cieszyłem, że mogłem cię zobaczyć w takiej długiej improwizacji, no bo właściwie trochę improwizujesz, trochę znaczy no dużo stand-upu i impro i to mieszasz bardzo i jesteś chyba jedynym gościem w Polsce, który potrafi z piłki rzuconej od widzów, czasami jednozdaniowej piłki, nie tylko odbić pyk i na szybko i koniec, tylko czasami się potrafi zatrzymać i męczyć tam przez 3 minuty Bułę. Jakąś historię, ale to naprawdę jest bardzo śmieszne i bardzo twórcze i tak dalej, więc duży szacun. No i właśnie się chciałem podpytać, a pierwszym też dlatego, że jako jeden z pierwszych właśnie zacząłeś, ale o tym później. Mhm. Powiedz mi, jak się po tym dzisiejszym występie czujesz i czy to wcześniej robiłeś, ile razy i jak się w ogóle improwizuje. Ale nie, w sensie, nie na scenie w ogóle, tylko mamy młodego człowieka z Malborka. No nie, no jakby chodzi mi tylko o impro stand-up. Czuję się bardzo taki wymęczony, bo to jest głowa pracuje na 120%. Żeby taki występ w ogóle utrzymać w ryzach i brzydko mówiąc, ludzi trzeba trzymać za mordę przez ponad pół godziny, w tym wypadku przez ponad pół godziny, bez żadnego przygotowania tak naprawdę merytorycznego. Nie klepiesz, tak jak w stand-upie masz ułożony materiał i po prostu go klepiesz 50 raz, już wiesz mniej więcej o czym mówisz, czy tam bardzo o czym mówisz. Więc tutaj było naprawdę, to jest duże wyzwanie. Bardzo duże wyzwanie, ale czuję się szczęśliwy, że no, nie dałem dupy, nie? Oj, to wielu ludzi tak się czuje często. Codziennie ludzie wracają do domu, jak się cieszę, że nie dałem dupy.
A wielu daje, to nie wie. Pod koniec miesiąca się orientują, że dali dupy. Pan, i to za ile, kurwa? I dali dupy. Mówię, no, może nie dałem, a kurwa dałem. Znowu dałem. Co miesiąc się nabieram. Więc ogólnie zmęczony, ale usatysfakcjonowany, szczęśliwy. Było mi bardzo miło na scenie z wami i ze sobą też. Bo czasem ze sobą się wkurwiam się na siebie na scenie. A który raz to robię w ogóle, czyli ten impro, dłuższe, nie? No bo tak sobie szukam tego. Tak pomyślałem, że może bym się trochę w to poszedł. Drugi raz, bo pierwszy raz byłem w klubie 107, niedaleko stąd. I nie to wiem, kiedy było? Mniej więcej? Jakiś rok temu gdzieś mi się kojarzą wakacje. I chciałbyś coś takiego robić dalej? Znaczy, co ci to daje? W sensie wchodzisz, robisz taki crowdwork właściwie, dużo rozmawiasz z widzami, bierzesz coś od nich i jakby... I co ci, nie wiem, co... No, jestem ciekaw, co ci to daje właściwie? No, siano, nie? ogólnie dobrobyt, wiesz... Mogę no i możesz Beatę zabudzić. Dokładnie, catering. ale nie dowożą z Kalisza, wiesz, tutaj. Nie, że... Bo nie, tak masz, naprawdę... bo nie masz lądowiska. tak naprawdę, co mi to daje? Daje mi to ogromną frajdę i takie poczucie rozwoju i no właśnie, bo... walki ze sobą też. I, ale przede wszystkim frajda. Frajda. Nawet jak gram swój program solowy, który trwa na przykład 50 minut czy godzinę sam w sobie, jest napisany od początku do końca, skonstruowany, napisany, wszystko, to i tak wychodzę i to, co mi daje największą frajdę, to zawsze to, co mnie zaskoczy. Czyli widz, który nagle ktoś krzyknie, coś krzyknie, ktoś, kto nagle przejdzie w jakiś dziwny sposób albo zrobi coś dziwnego, albo coś się wydarzy dziwnego. Uwielbiam te momenty, gdzie nie jest tak jak zwykle. Czyli te momenty, które sobie stwierdziłem, że może bym w ogóle skumulował występ tylko do takich momentów, no bo jak wychodzę na scenę nie mając nic, mając widownię, której nie znam i oni też się nie znają siebie nawzajem w większości, bo wiadomo, Adam z Tomkiem, kurwa, to jest to fajne przeżycie takie, jakiejś takiej więzi. Na razie grałem w ogóle w małych takich miejscach, czyli tam 60 osób, czy 107 było tam, nie wiem, czy tam 90, 107 tam wchodzi osób. No. Więc jest kurwa logiczne. Jak nie ma 107, to nie gram, kurwa. Raz było 106 i chuj, i 106 poszło do domu. Z Kalisza dojechali, bo oni tak zawsze jest, nie do końca. Więc nie wiem, na przykład jakby to wyszło, nie wiem, w jakimś teatrze domu kultury, gdzie jest 300 osób albo 400, czy byłaby do uzyskania taka... A oglądałeś... Więc, czy ta przestrzeń dałaby radę w takiej tej... Oglądałeś Rosa Noble? Oglądałem. Ross Noble, nie? To tak. On właśnie gra na takich dużych teatrach, tak, na tysiące osób. Nie do końca interesuje mnie coś takiego. A czym to się jakby różni? Jak byś to rozróżnił? Chodzi tylko o sam crowdwork, co byś chciał robić? Jest gościu, który wychodzi i ma lot jak po koksie, nie? W sensie jak po amfie, jak po czymś, co tak go napędza, że oczywiście jest to śmieszne wszystko, ale on tak napierdala, nie dając w ogóle pola do popisu jakby nikomu, w sensie on się nie zatrzymuje praktycznie, robi sobie światy różne dziwne, chodzi tutaj, o cegły, a kurwa mógłbym zbudować zamek, a zamek ma malborku, a malborku obok jest tam, a w ciebie byłem kiedyś, kurwa, i to jest takie, ja pierdolę, stary, wyluzuj się, nie? Weź, wybij trochę wody, kurwa, dlatego on ma przerwę, dwie godziny w przerwie siedzi. Nie, on w przerwie robi, a kurwa, coś bym wypił, a gdzie jest kawa, kurwa, i potem, a zaraz wychodzę na scenę, o, cześć, słuchajcie, no, kurwa, to jest zupełnie nie mój klimat, bo możesz przyspieszyć, nie, wiadomo, możesz dojść do takiego momentu, że masz takie tempo, ale fajnie, jak ci ludzie są zaskoczeni tym tempem, a nie, że oni są miażdżeni tym tempem w pewnym momencie, ja nie wiem, jak ci ludzie w ogóle wytrzymują z takim nawałem, bo on tak miażdży ich energią, wiesz, po prostu powie 100 słów w minutę tylko po to, żebyś w minutę się nie znudził i w tych 100 słowach będzie, nie wiem, dwa żarty, nie? Że zawsze tak dużo powie, że zawsze coś tam będzie śmiesznego, że ludzi... Ale dużo jest drogi do żartu. Ale on na przykład, to co jakby robi fajnego, to jest takie tworzenie światów, nie? To znaczy ale to on... jest zajebiste, więc to tworzenie światów, na przykład chciałbym robić tak jak on tworzenie światów, tylko nie do końca tak jak on. Jest jeden w ogóle program na YouTubie chyba przetłumaczony, gość się nazywa Ross Noble się pisze. I rzućcie sobie okien, jak wrócicie do domu, to chyba trwa w ogóle 2 godziny, ale tam chociaż na parę minut, żebyście zaczęli właśnie, jak ten facet funkcjonuje, jak buduje to wszystko. To jest naprawdę taka energia, że Mi to się kojarzy trochę, ta energia mi się kojarzy z aukcją, nie?
Że jeżeli widzieliście aukcję kiedyś, to to jest taka aukcja, tylko że na abstrakcyjnie i na śmiesznie, nie? Na Allegro nie, nie. Tam... Taka cisza i Allegro... przegrałem. I to jest... Po dwóch godzinach chcę... Na Allegro masz kup teraz i to zamyka, nie? Jakbyś miał, kurwa, taką aukcję na występie, kup teraz i koniec. I cisza. I ktoś kupił, wszyscy nie, Nie, no... dokładnie, bez emocji. Masz taką aukcję po prostu, no. Koleś licytuje żarty trochę, licytuje siebie trochę, przez cały czas. A miałeś stresa dzisiaj? Bo widziałem, że taki byłeś nerwowy w garderobie troszkę. Nie pamiętam, kiedy ostatnio miałem takiego stresa. To jest duży stres, bo wychodzisz i nie masz nic. Jakby wychodzisz i niech się dzieje, nie? A 65 osób jednak, czy nawet 6, słyszałem, że 66. przyszło, czeka, wiesz, i są ciekawi i jednak wolałbym ich nie zawieść, wolałbym, żeby oni wrócili do domu z przeświadczeniem, że to były dobre wydane pieniądze, warto było przyjechać z tego Kalisza, mimo że, wiesz, nie ma powrotów już o tej porze. No tak, ale też chyba mam wrażenie, znaczy mam nadzieję też, że jesteście już jakby któryś raz na strefie i wiecie, że generalnie ta scena jest trochę taka eksperymentalna, nie? To mnie też trochę uspokajało. No właśnie, no. Chciałem też, żeby wszyscy wiedzieli. Elita. No, ale naprawdę jesteście jakimś wyjątkowym w Trójmieście, bo jesteście widownią, która widzi bardzo innych komików, spokojniejszych, bardziej takich eksperymentujących. No i dzisiejszy... Nie wszyscy, ale większość pewnie. No pierwszy rząd wchodzi regularnie właściwie. Pierwszy rząd, tak. Ale właściwie faktycznie dzisiaj to był chyba największy eksperyment z całego tego sezonu. Że dzisiaj to było tak, że... Znaczy przez twoją jakość jakby i doświadczenie wiedziałem, że jakby się nie może nie udać, ale faktycznie było takie, co tu się wydarzy? Bo jeżeli jest zero materiału, jeżeli jest zero przygotowanych kartek gdzieś tam i tak dalej, bo ja rozumiem improwizować na jakiejś bazie pomysłów czy coś, ale ty wszedłeś faktycznie dzisiaj totalnie bez niczego. I to... W 107, jak pierwszy raz grałem, stwierdziłem, że zrobię sobie taką jakby formę. Ustalę sobie jakąś konstrukcję i stwierdziłem, że moją formą będzie stworzenie... Nie wiem, czy ktoś był może w 107 na impro? Nie. No. On wie wszystko. Nie byliśmy. On jest tu szefem tej widowni. Ludzie nie wracają ewidentnie. Tylko to dla niego Beata gotuje. To jest zajebiste. To jest... więc miałem konstrukcję, że stwierdziłem, że z ludźmi razem stworzymy program stand-upowy tu i teraz. Czyli pytałem po kolei, co powinien mieć dobry program stand-upowy. Że powinien mieć najpierw crowdwork, czyli pogadajmy z kimś, wiesz, o czymś. Potem jakiś temat, jakiś hardkorowy musi mieć, że jakiś ważny temat, że jako stand-up, żeby czyli o czymś powiedział. Czyli miałeś taką bazę, taką konstrukcję? Miałem konstrukcję, nie? Szkielet taki. Wiesz, na przykład w 107 miałem sytuację bardzo śmieszną, bo mówię o jakimś... mówię jakiś temat taki hardcore, taki tabu, o którym się nie chce żartować, ale stand-up lubi te granice przesuwać, więc niech ktoś powie jakiś temat. No i ktoś rzucił dzieci. Nie? Temat tabu taki, wiesz, hardkorowy. Ja mówię, że to mógłby rzucić pedofil, nie? Który mówi dzieci, hardcore, nie można ich dotykać. Dlaczego? Wiesz, i zrobiłem cały świat, że pedofile mają swoje zjazdy, koniec z tym, wiesz, mają swoją mniejszość w Sejmie i tam próbują jakieś ustawy przepchnąć, wiesz, żeby można było dotknąć dziecko, wiadomo, tylko trochę tamtego, nie? Więc sugestii, którą widz rzucił, wiesz, była tak na tyle dziwna, że to nie był, nie wiem, temat... Eutanazja, aborcja, no. Nie wiem, nekrofilia, nie? Chociaż to też są śmieszne rzeczy, jakby się... Czemu nie można ruchać martwych? O co chodzi? Komu to przeszkadza? To tylko dupa, bo reszty już nie ma, halo! Można! Stand up! Nekrofilia też może być kontrowersją dla kogoś, kto mówi ostatni raz! Ostatni raz się nabrałem! No dobrze, powiedz, a słuchaj, a bo właściwie też no, ty, Czarek Jurkiewicz, Karol Kopiec, tak? Trzech pierwszych komików w Polsce. No tak, ja twierdzę, no. No nie, no w sensie dużo ludzi, no, wszyscy ci, którzy... Chodzi mi o to, że oni tak nie twierdzą. A czy inaczej, komików, tych komików... Dla nich jest Kopiec i Jurkiewicz, no. A dla mnie jest Kopiec, Jurkiewicz i ja. Luciński. Halo. No. Mówimy o tych komikach, jakby, którzy jakby gdzieś tam działają w tej tradycji takiej anglosaskiej, szukamy tam inspiracji, nie mówimy właśnie tam o Kryszaku, Dańcu czy... Dymszy. Czy Dymszy, tak, bo jakby nie chodzi nam o ten nurt, powiedzmy, dlatego o tym mówimy tak w ten sposób. No dobra, bo ty zaczęłaś
chciałbyś robić ten stand-up, bo chyba nikt nie chciałby z tobą w kabarecie, tak? Czy jakoś to... Czy trochę to blisko, tak blisko. Spłyciłem. Nie, no, dla nas, dla Polaków... Jezu, zaczęło się jak orędzie. Dla nas, dla Polaków... Bo ja jeszcze do Europarlamentu tak, kurwa, psim sutem chcę. Jeszcze mam 2 tygodnie, muszę się wykazać. No to 65 osób naprawdę ci rozjebie listę. Urna pęknie w szwach. Więc co ja chciałem mówić? No, że dla nas Polaków... Dla nas Polaków, dla nas Polaków z naszego pokolenia, bez internetu, no może z impulsami, nie? To tam, kurwa, trzeba było tam wyżebrać 20 impulsów, żeby pogadać na jakimś gadu-gadu czy na czymś. Nie było w ogóle tej anglosaskiej całej kultury żartu, która jest zupełnie inna, ta kultura żartu w Stanach czy w Anglii niż u nas. I na szczęście to się troszkę już zmienia przez to, że właśnie mamy tę globalizację, internet i mamy wgląd w to, co się dzieje. I myślę, że Polacy, którzy nagle zobaczyli anglosaską kulturę, mówią: o kurwa, nie? Ktoś nas nieźle walił w dupę, nie? Z tym żartem, kurwa, z tymi kabaretami. Czyli nie trzeba się przebierać, kurwa, dobrze. Więc ja myślałem, że trzeba się przebierać, że trzeba być w kilku, nie? No to było oczywiste dla mnie. No naprawdę, chciałbym bawić ludzi, chcę założyć kabaret. No i miałem z 2 próby. Założenia kabaretu, które spełzły na niczym z różnych powodów, ale przede wszystkim chyba z takiego, że no nie czułem, że jest to na tyle, wiesz, fajne, co robimy i skład, którym robimy, ja jest do tego. Występ. No faktycznie, widziałeś, tak, pewnie, że faktycznie widziałeś. Tam nie było co tam. Faktycznie mogłeś albo tutaj, albo w ogóle się iść zastrzelić. Byłeś no. Elvisa, ale ty śpiewałeś jakąś piosenkę Elvisa, nie? Jakąś przeróbkę Elvisa, tak, coś? No? Nie Elvisa chyba. Elvisa. Jakiś blues coś chyba. No ale to tak było. Coś było, no, no? Nie pamiętam. A ja chyba pamiętam, ja to mam nagrane. Ja to wrzucę w najgorszym twoim momencie. A to było zajebiste, stary. No tak, według ciebie. Według ciebie sprzed 10 tak, lat. Tak, według mnie wtedy. Nie, no dobra, no ale no i co? I jak to nagle się zacząło, że kiedyś przyszedłeś do mnie i pokazałeś starego, siwego typa i to był George Carlin? Ale tak, ale oprócz George'a Carlina jeszcze wpadł mi na YouTubie w ręce. Tak, że metaforycznie, nie? Bo jeszcze nie było w telefonach, więc nie było w rękach internetu. Wpadł mi Delirious Eddiego Murphy'ego. Obejrzałem pierwsze 2 minuty i wyłączyłem. I stwierdziłem, że ja pierdolę, ci Amerykańcy są pojebani. Że z czego oni się śmieją, nie? Że tam, Jezu, ruchanie, seks, w dupę, pedały, coś. Mówię, ja pierdolę, nie? Co tu się dzieje? Wyłączyłem, taki zdegustowany. Mówię, Boże, taki miałem zły dzień wtedy cały przez to, nie? Mówię, taki, ja pierdolę, nie? I szybko na odtrutkę Kryszaka. O, to jest... Szukałem peruki. O, nareszcie, kurwa. Nie, ale akurat Kryszak spoko. No dobra, no i co? No i to też jest taki moment, który mi daje taką jakąś wiedzę na temat tego, jak ludzie mogą reagować pierwszy raz, jak są na stand-upie. I na maksa wierzę, że ktoś, kto pierwszy raz na stand-upie będąc, czy przez pierwsze 15 minut, może się w ogóle nie bawić. Może stwierdzić, co tu się dzieje, nie? Bo trzeba się do tego humoru jakoś przystawić, na odbiór tego humoru. I wierzę, że wiele osób takich było, które na przykład pierwszy kontakt miałby taki, że nie. A potem jakby nagle stały się mega fanami stand-upu i chodzą na stand-up i uwielbiają stand-up i tak dalej. Znaczy chcę tylko podkreślić, że jakby ten stand-up taki ostry i wulgarny, nie? Bo to no nie jest tak, że to jest... No ale to nie jest tak, że założenie, że cały stand-up musi być, wiesz... Nie, ale jakbyś pierwszy obejrzał Stewarta Lee, jakbyś obejrzał pierwszy raz w życiu, no to byś pewnie myślał, że stand-up jest taki trochę inny, bardziej, nie wiem, intelektualny. A, no tak, no czy może coś, być, nie? Oczywiście, że tak. Eddie Murphy był taki hardkorowy od razu. Ale w ogóle stand-up ma trochę inny przekaz. Ma, inną inaczej, energię, tak. Tak, inny język, inna energia, bardziej potoczny, to jest bardziej takie... Naturalne. Celujesz takie, bardziej do widza niż, nie wiem, do siebie na scenie, nie? I tam udajemy, że ich nie ma i tego... Więc to jest takie, że właśnie nie można udawać, że was nie ma, nie? Bo jeżeli... jedno z najgorszych rzeczy, jakie widziałem w stand-upie, to faceta, który mówi żarty normalnie, gada, i ktoś mu rzucił jakiś tekst i on dalej gada i w ogóle nie ma tematu i gra dalej, nie? To ja widziałem jeszcze odwrotną sytuację, jak jedna pani, która robiła tam jakiś monolog stand-upowy niby na początku tego wszystkiego, gra i mówi tam, i zdradziłam męża i nachyliła się do widowni i była cisza na widowni, ja powiedziała, a pani pyta czemu? No, ale już takie, kurwa, nikt nie pytał czemu, a to też widziałem. No, nawet wiem, kto to zrobił. No tak.
Więc właśnie, no to ta prawda, szczerość na scenie jest najważniejsza i właśnie ten kontakt z widzem, który nie musi być zawsze taki jak dzisiaj na przykład, że ja gadałem z wami, ale ten taki kontakt jakiegoś porozumienia, energii porozumienia, no. Że ja was bawię, a wy jesteście bawieni i wszyscy się razem bawimy i jest fajnie. No a teraz jak prezydent trochę, gadasz. No mam różne zakusy, wiesz, to spokojnie. No i dobra, no i od tego samego początku pamiętasz, jak ten... Teraz, notabene, teraz Delirious jest moim ulubionym specialem komediowym, nie? Z amerykańskim, Eddiego Murphy'ego. W ogóle polecam. Jest na YouTubie cały z napisami polskimi w ogóle. No ale na Netflixie też jest już. Delirious? Na Netflixie. A Row? Drugi nie wiem, chyba Row chyba nie ma. Bo Row też jest świetny. Polecam. A jakie miałeś przypały na początku? Bo jakby znasz te początkowe sytuacje. Przypały? No to na przykład plakat. Wiele, wiele. No właśnie, no to opowiadaj parę z takich rzeczy, bo to miecho takie początki. Na początku musiałem jeździć na przeglądy kabaretowe, żeby się pokazać, bo nie było żadnych klubów open mic'ów, bo nie było stand-upu w ogóle, więc zgłaszałem się. Nikt mnie nie brał na początku do żadnego przeglądu, bo stwierdzili... Bo ja jeszcze nagrałem do pałki w twoim pokoju, kurwa. Znaczy, ale wyjaśnijmy do jakiej pałki, bo to nie jest takie... tak. To do nie... drewnianej, słuchajcie, bo Abelard ma mam, kontuzję. Mam. Nie. Nie, słuchajcie, mieszkałem wtedy sobie jeszcze sam i miałem taki tłuczek do ziemniaków i Kacper mówi, no powiem ci to, ja mówię, no weź jakiś mikrofon. I mam taki tłuczek do ziemniaków, do których Kacper robił swoje pierwsze monologi i on do tego tłuczka do ziemniaków nagrywał, sam w pokoju siedział, w drugim pół pokoju. Godziny. Pół godziny. Ja mówię, Jezu, ile to jeszcze potrwa? Nagrywał na pakę taki film na eliminację, więc nikogo nie było, nie było z występu, nie było śmiechów, tylko Kacper z tłuczkiem do ziemniaków mówi i żartuje do kamery. I go nie wzięli, kurwa, nikt by cię nie wziął z tym nagraniem. Ja bym się jak ja bym sobie zajebał jak chyba wtedy. Jak ja bym te nagranie teraz znalazł, to ja bym milionerem, stary, kurwa. A paka to ma gdzieś pewnie, no, kurwa, na płycie. Ale z drugiej strony tylko dokończę jeszcze a propos tej pałki, bo to jest taka rzecz dla mnie. O, właśnie teraz przypomniałeś, że ja potem do niej też sobie testowałem swoje pierwsze materiały, więc kiedyś na WOŚP damy taką pałkę z podpisami, tak. Że do tej pałki to dwóch gości. Testowało dwóch testowało, gości, no, bardzo których już nikt taki... nie zna. No, nieważne. Ale a propos właśnie, że festiwale... I w końcu dziś tam się zacząłem dostawać na różne tam festiwale. I byłem na festiwalu tak zwana Piska Noc Kabaretowa, czyli w Piszu była noc kabaretowa, plener taki, amfiteatr, w którym amfiteatr był chyba, no przypuśćmy, że on był na 500 osób, a i było 40 i one były 20 metrów przed sceną. No chujowy, chciałem to przez chujowy taki przegląd i było 11 kabaretów, w tym ja i jest moja kolej, mam i wychodzić pytają, czy i konferansjer zapowiada mnie. Mówi, a teraz przed wami kabaret Kacperson, bo ja miałem maila Kacperson i on po prostu nawet mnie nie spytał, jak ja się nazywam. Ja mam Kacperson @wp.pl i on mówi, o Kacperson wysłał do nas kabaret Kacperson. Jaki czad. I najlepsze jest to, że ja wyszedłem już wkurwiony, nie? Mówię, ej, ja nie jestem żadny kabaret Kacperson, tylko jestem Kacper Uciński, mam maila Kacperson, nawet nikt mnie nie spytał, wiesz, jak się nazywam w ogóle, co to jest za organizacja, 20 osób siedzi, kurwa, deszcz napierdala, w ogóle super, że jesteście, wiesz, i już zacząłem mówić do tych ludzi, wiesz, to był mój trzeci czy czwarty występ w życiu taki dla takiej widowni, wiesz, że... Dłużej, 40 dłużej. Osób. Powiem ci, że grałem w amfiteatrze w Piszu, tyle ci powiem, nie? No i wiesz, i tam zdobyłem jakąś nagrodę, chyba, bo tam było, nagrody były stare od chyba 8 miejsca, ty. Na 11 kabaretów. 8 miejsce! Ja pierdolę, a jak dostałeś? Się mają czuć te 3, które nie dostaną, nie? A Kacperson dostał? 4 miejsce. 4? Tak. Kacper, no i właśnie on, Damiński. Nie Maciej, tylko ten starszy łysy? Marcin. Nie. Damian. Damian Damiński. No bo jak inaczej. Bo on był w jury, znany aktor, wiesz. W Piszu, jury, no. W Piszu, tak. No już właśnie tak znany właśnie, że w Piszu był w jury. I on... Przyjebka do pana Damińskiego. Nie wiadomo dlaczego dostał w pierdol. Zawsze warto się przyjebać, bo to jest śmieszne zawsze. Więc dla żartów przyjebie się do każdego. Więc on czyta ten i mówi, a czwarte miejsce, kabaret Kacperson. Ja pierdolę. A co dostałeś? 4 koszulki dla kabaretu, czy co? Nie pamiętam teraz. Nie, nie pamiętam. Ale znając życie, to był jakiś właśnie kubek z napisem Piska noc kabaretowa. Dla Kacpersona. A, wiem, co dostałem, kurwa. Wiem, co dostałem. Szampon. Jako, że to było w Piszu, no. Dostałem litr samogonu. I najlepsze było to, że wszystkie nagrodzone kabarety dostały
litr samogonu. I w kabaretach było po 5 osób, 6, ja byłem sam. Czyli to ty wygrałeś piską noc kabaretową. Ja wygrałem piską noc. Ja wszystkie festiwale stare wygrywałem przez to, nie? Bo zawsze oni dzielili na 4, na 5, ja na 1, zawsze byłem na górze, nie? Mógłeś mieć drugie miejsce, trzecie, czwarte, nie w ogóle, tak. Bo zajebiście. Zawsze było koniec dyskusji, było: a Kacper, znowu drugi. Ja mówię, ile macie na łeb kasy? Kuju. No dobra, a powiedz mi, a pamiętasz ten... A jeszcze tylko jedną rzecz dobra, a propos tego, że kiedyś wyjechałem, jest takie coś, że artyści wyjeżdżają gdzieś w góry, na przykład ze studentami, albo gdzieś są narty, albo deska, jest tydzień takich wakacji i za to, że zagrasz dla nich występ, to masz cały ten za darmo, nie? No ja tam na nartach i desce średnio, ale byłem tam młody i gościu mówi, no może byś przyleciał, załatwimy ci lot i jak nie chcesz być na całość, to po prostu ci zapłacimy za ten występ. Zamiast tego pobytu całego umówiliśmy się na stawkę, ja tam poleciałem i patrzę, że na tej chacie górskiej, w której mam tam grać, no bo to są góry w Austrii gdzieś, jest taki duży plakat z napisem o 20:00 tam wieczorem występ Stand By Comedy, nie? Już takie kurwa. Takie raczej zamulone. Leciałem tu z Gdańska, sobie myślę. No dobra, Stand By Comedy. Taka była, to też pokazuje, jaka była świadomość wtedy w ogóle ludzi w Polsce i w Austrii. Opowiedz tę historię o tym. Co właśnie. Co ty jak, też znowu, no żebym to, się opowiadał. No ta historia z tym burmistrzem. No Jezus. To musisz, to jest stare tak śmieszne, jak on, no nie mogę tego spać. Prowadziłem galę sportu w Skierniewicach. Kacper robił karierę, słuchajcie. Dostał litr samogonu. W Skierniewicach prowadziłem galę sportu. W marynarce elegancko były nagrody. Ja tam zabawiałem i było bardzo śmiesznie, sympatycznie. W pierwszym rzędzie siedział burmistrz czy prezydent. Nie wiem, ile tam. Kto Skierniewic. Tam jest. Skierniewic. No i jest fajnie, bo tam prowadzimy ten tego. Jest śmiesznie. No i ja na koniec miałem zagrać 15 minut stand-upu, nie? No i gram. No i na początek, wiadomo, sobie wrzuciłem takie lajtowe rzeczy, typu tam supermarkety i tak dalej, kino, nie? No, takie śmieszne. No i jest mega beka, tam ten burmistrz, tam czy prezydent się śmieje, haha, ale śmieszne, w chuj. I mówię sobie, jest zajebiście. Wchodzę trochę ostrzej, zobaczymy jak zareagują i zaczynam grać musicale porno, nie? Zaczynam grać musicale porno i tam, że no właśnie jestem hydraulikiem tego, porno, wiesz, facet ma taką laskę, że tam na tym się dzieci nie mogą huśtać tam dalej, tak dalej. I w tym momencie tam po dwóch zdaniach takich jest, i w ogóle ja to gram na ciszy, nie? Ja to gram na ciszy, wszyscy patrzą. Jakbym przestał mówić po polsku, po prostu. I widzę, i w ogóle gram, i po drugim zdaniu tam typu, że kutas coś tam. Jest cisza i w tej ciszy głos gdzieś skądś jakiejś kobiety, która mówi, już wystarczy. Uwielbiam tę anegdotę, to jest tak śmieszne. Puenta jest taka, że burmistrz w pewnym momencie zaczął płakać. Centralnie płakać, łzy mu leciały, robił tak, po prostu widać było, że on jest... Ale nie ze śmiechu. Nie ze śmiechu, on był rozjebany. Potem się dowiedziałem, że on jest załamany, że to jest wielki w ogóle katolik wierzący w ogóle. Tak, no bo Limo tam nie grało w Skierniewicach, bo nas nie chcieli po tym. Tak, w ogóle, to możliwe, że ten, albo w ogóle tam po prostu wybierają zawsze katolików wierzących, żeby tam, wiesz, żeby płakali na stand-upie. Wynajmowane kiedyś były kobiety, płaczki takie i teraz normalnie jest burmistrz i on może płakać za wszystkie kobiety w Skierniewicach. A potem jeszcze ta kobieta do mnie zadzwoniła, która mnie tam wynajęła jakby. I mówi, co pan zrobił? Mówię, co? Ja z roboty wylecę. I ona nie żartuje, nie? Ona jest przerażona, ona jest... Nie wiem, czy ona była dyrektorką tego tam ośrodka kultury, czy jakąś panią w marketingu, czy... Ale ona brzmiała, jakby naprawdę ona wiedziała, że ona pójdzie do tego prezydenta i będzie jakiś dywanik, nie? Więc ona normalnie była... A ja mówię... Sami mi wybraliście. I się rozłączyłem. No ale teraz są razem, mają dziecko i wszystko jest okej. Okay, z tym burmistrzem. No.
No dobrze, a jak sobie to przez te 10 lat jeździsz, obserwujesz to wszystko, co się dzieje, to co ci się najbardziej podoba i co ci się najbardziej nie podoba w tym, co się wydarzyło w polskim stand-upie? Nie tak ogólnie, że jeździsz po Polsce, kurwa, chujowy dom. O. Ciężkie pytanie, takie zbyt ogólne, wydaje mi się. No to takie bardzo szczegółowe. Taki występ w 73. Nie, no... No to możesz sobie je ukonkretnić jak chcesz. W sensie, no widzisz, widziałeś od samego początku, od pierwszych Podoba występów. Mi się, że jest widoczny rozwój, bardzo widoczny w ostatnich latach. Ale w czym on się przejawia? Przejawia się w... Oprócz liczby, no bo to są... Ilości, jakości stand-uperów, którzy się widać, bo ja, my znamy stand-uperów, którzy się pojawiali od początku samego, bo oni przyjeżdżali na Elżbietańską, która trwa już chyba 7 rok czy 6. I widzieliśmy ich od początku i widzimy ich teraz i widzieliśmy ich całe fazy przejścia, przeistaczania się w tych takich dojrzałych, fajnych, profesjonalnych stand-uperów, sprawnych na scenie. Że koleś, który na przykład pierwsze występy miał... Albo to, i nikt się nie śmiał, to teraz rozpierdala i gra na wielkich salach. I to jest bardzo miłe uczucie patrzeć, jak ktoś w taki sposób pokierował sobą, swoją karierą, był w stanie w ogóle taki rozwój sobie, wiesz, za, jak to się mówi? Zaaplikować. Zaaplikować, czy kupić. Być w takim rozwoju. Być w takim rozwoju, czy się rozwinąć. No, więc to mi się na pewno podoba, że ta ilość i jakość sobie idą powoli w górę. A obserwując, no bo byłeś mimo wszystko nie tak może intensywnie jak ja, powiedzmy, ale w świecie kabaretowym też przez chwilę, co cię, nie wiem, niepokoi, czy co może być jakąś taką, wiesz, jakimś takim światełkiem, żeby się świeciło i ostrzegało, żeby nie iść tą drogą? Ty jesteś o światełek, nie? Ty jesteś od tych światełek, co ostrzegają i ty mówisz, o ludzie. Ale nie, to dobrze, ale chodzi mi o to, jak ty sobie świecisz myślisz. Tą latarnią, no, ale... kurwa morską i napierdalasz ludziom, którzy źle robią. Ha, mam cię. No dobrze, ale no, nie masz nic takiej myśli żadnej? No, a propos kabaretowego świata, jaką nie, myśl mam jako do stand-upu? A propos tego właśnie... Ja wiem, co ty chcesz. No. Ty chcesz, żebym ja powiedział to, co ty chcesz usłyszeć, no nie? Tak mnie naprowadzasz. A co ja chcę usłyszeć? No. Nie, no, chodzi mi o to, że no, jakby żyjemy w tych środowiskach. Żyliśmy w jednym, jesteśmy w drugim. Momentami rozwija. Momentami to, co mi się nie podoba na pewno, to jest, że stand-uperzy niektórzy bardzo mocno idą po linii najmniejszego oporu, czyli reakcja widzów jest dla nich najważniejsza, jest ważniejsza od tego, co prezentują, jaki poziom prezentują. Niektórzy potrafią grać to samo 5 minut przez rok i się w ogóle nie rozwijać i w ogóle nie pisać nowych rzeczy, bo trzymają się tych 5 minut, bo wiedzą, że te 5 minut jest super i ludzie się zawsze zaśmieją. I to jest smutne też właśnie. To jest właśnie ten drugi biegun tego, co mi się podoba, czyli podoba mi się rozwój, podoba mi się patrzeć, jak ktoś pracuje na sukces i nie podoba mi się, jak ktoś po prostu jest... gdzieś tam się, nie wiem, jest jak burzan w westernie, nie wiem, jak inaczej metafory użyć. Jest jak burzan w westernie, który po prostu gdzieś się przewija, zawsze gdzieś jest, ale zawsze będzie tylko burzanem, który gdzieś, tylko wiatr jest w stanie sprawić, że on gdzieś się przemieści i nie ma żadnego wpływu na swoje życie, na swoją karierę, ponieważ nic nie robi w tym kierunku. Po prostu cały czas liczy na to, że ktoś za niego wykona robotę, ktoś go pociągnie, a grunt, żeby się ludzie bawili, jakby ponad wszystko, nie? Czyli jest w stanie nawet czasami ukraść żart skądś, ale tłumaczy, że no ale ludzi to bawi, więc ja to będę mówił, nie? Więc to jest w ogóle jakieś dziwne myślenie. A ty jak myślisz o swojej karierze i to, co byś chciał robić za te parę lat, czego byś się chciał jeszcze nauczyć w tym, na przykład, co robimy, nie? Oprócz tego, że wiadomo, tam cały czas, no takie, chodzi mi, czy masz jakiś taki konkret, do którego sobie zmierzasz, do czego byś chciał spróbować jeszcze, czego nie spróbowałeś? Nie mam celu, ale mam nadzieję, że zawsze ten cel będę miał przed sobą, że mam nadzieję, że nie będę miał tak, że cel będzie osiągnięty i ta droga jest dla mnie bardzo ciekawa. Na przykład to, co dzisiaj zrobiłem, jest elementem tej drogi, którą sobie obrałem, czyli cały czas eksperymentować, walczyć ze sobą, walczyć ze swoimi jakimiś czy słabościami, czy poprawiać swoje umiejętności, żeby być coraz lepszym w każdym małym aspekcie, który ci pozwala, nie wiem, improwizować czy stand-upować.
ale też robić inne rzeczy, szukać innych rzeczy. Dlaczego wpadłem na stand-up? Bo szukałem czegoś, co będę mógł, gdzie się będę mógł sprawdzać. I ten stand-up nie jest moją oazą spokoju, że dobra, mam, jest. O kurwa, już się bałem, bo życie leci, a ja nie mam tej oazy. Nie, mam oazę w jakimś sensie, bo daje mi to na tyle pieniędzy, że mogę się wyluzować i naprawdę nie myśleć o tym, że nie mogę teraz miesiąc nie grać i pisać scenariusz filmowy, bo nie mam na to pieniędzy, tylko mam pieniądze na to, żeby miesiąc nie pracować i napisać scenariusz filmowy. Będzie chujowy, trudno, nie będę miał do siebie pretensji, nie będę żałował, bo wiem, że spróbowałem, bo całe życie bym myślał o tym scenariuszu i nigdy bym tego nie napisał i zawsze bym sobie pluł w brodę, a mógłbym chociaż spróbować napisać scenariusz filmowy. Tak samo impro stand-up. Zawsze by to za mną chodziło, jeżeli bym nie spróbował. Spróbowałem raz, spodobało mi się, dzisiaj spróbowałem drugi raz. Również mi się spodobało, więc nie wiem, możliwe, że ta droga stand-upowa gdzieś będzie zawijać wokół również tego, co teraz zrobiłem. Nie wiem, może też dubbing zwierzątek. Dubbing zwierzątek, który bardzo lubię, ale też się bałem, że mnie ludzie zaszufladkują, więc przestałem to robić. Publicznie, bo oczywiście, wiadomo. W domu to W domu. No, także tego. W porządku. Czy macie jakieś pytania do Kacpra? Okazja bardzo do... O, proszę bardzo. Inżynier. Jakim mostem postawić drogę? No to śmiało. O, są ten mikrofon. Mówiłeś, że byłeś zestresowany, czy jak to określiłeś, na zapleczu, tak. Ale tu tego nie było widać. Co się wydarzyło? Jeżeli ktoś to nagrywał, jak zwolni moment, w którym idę, to nie. Jest coś takiego jak... ja mam ten dar, że całą tremę, nerwy potrafię przekuć na adrenalinę, na energię, która na scenie jest dla mnie pozytywna. Czyli są ludzie, których nerwy paraliżują i są ludzie, których nerwy mobilizują. Ja jestem akurat z tych, którzy uwielbiają presję, uwielbiają rywalizację, nerwy, więc dlatego też siebie czasami celowo stawiam w dyskomforcie, wychodzę ze strefy komfortu. Po to, żeby właśnie walczyć z tym, żeby się denerwować, żeby czuć tremę. Dzisiaj rzeczywiście się denerwowałem, ale nie było to jakiś straszny taki stres. Nie wiem, co wam się wydaje, co ja tam robiłem, że tam nie wiem. No ja mam filmik, to potem pokażę. No właśnie, więc tam... Nie, po prostu to... Ja zawsze się denerwuję przed występem. To jest w ogóle podstawa, żeby się odnaleźć w tej branży, nie wiem, jako artysta estradowy, można tak powiedzieć? Można. Może nie tutaj, ale normalnie. Ja grałem w Amikasie, stary. Ja w Piszu. No, w Piszu, także wiesz. Dokładnie. Więc... Za litr wody, stary. Kiedyś, i nie ukrywajmy, też bardzo duże doświadczenie sceniczne, dużo występów zagranych już. Na początku, na przykład kiedyś występowałem konkursy recytatorskie w średniej szkole, na przykład, bardzo dużo. To był dla mnie bardzo duży stres występować, a mimo to jakby robiłem to, bo uwielbiałem mówić czyjeś wiersze. I wiedziałem, że jestem w miarę dobry w tym i chciałem być jeszcze lepszy w tym, więc robiłem warsztaty sobie, zdawałem do szkoły aktorskiej 2 razy do Krakowa na przykład. I na przykład jeden juror w pewnym momencie na jakichś konsultacjach po występie powiedział mi, no to muszę pokazać, no nie? Powiedział mi, czy ty masz świadomość, że jak stoisz i recytujesz wiersz, to lewa ręka robi tak. Co ty? Tak. Unosi się. No. I ja mówię, nie. On mówi, no to tak ci robi, nie? Nagraj się kiedyś i zobacz. I od tej pory przestałem robić tak ręką, bo na następnym występie myślałem o tym, żeby tą ręką tak nie robić i ta ręka po prostu cały czas dotykała lekko sobie uda, żeby nie robić tą ręką, nie? Nagrałem ten występ. Masz go? Nie, no to... A Jezu, no to... No gdzie nagrałem ten występ, na co nagrałem? No przecież nagrali jakieś tam wielka kamera, przecież to były inne czasy. Nagrali jakąś wielką kamerą, ja potem zobaczyłem sobie ten występ. Fragment, bo tam były, wiesz, chodziło mi o to, żeby zobaczyć, że ta ręka... Dokąd jechała ta ręka? Wiadomo, z przyzwyczajenia do... Nie wiem, dokąd jechała, no przecież... No dobrze. Dokąd jechała ta ręka, kurwa? Ty to masz dobre pytania takie, kurwa, celowe. Nikt nie zadał mi nigdy, dokąd jechała ta ręka. A ręce, która jeździła witamy koleją. Witamy w podcaście, dokąd jadą kończyny. Dziś moim gościem jest... Dobrze, czy ktoś ma jeszcze jakieś pytanie? Robert. Stand-up dosyć mocno. Co się przyjebałeś? Stand-up mocno się rozwinął już w tej chwili. Stand-up mocno się rozwinął już w tej chwili, także kilka wręcz występów często w tygodniu jest w Trójmieście. Mam już takich komików, którzy no, mają jakby takie aspiracje, żeby wypełniać duże hale. Jak.
Jak wolisz, małe kluby, czy jednak duże, takie, nie wiem, 1000 osób? Jak się lepiej gra? Gdzie? Czy małe kluby, czy 1000 osób? Dla mnie chyba najlepszą opcją jest pośrednia, czyli... Czyli taki, kurwa... Nie, najlepiej mi się gra w tej chwili ostatni program na przykład, Bóg jest mięsożerny, nie wiem, może widzieliście. Najlepiej mi się grało go w domach kultury, teatrach, w przestrzeniach takich teatralnych, gdzie jest duża scena, jest widownia, sobie ładnie siedzi, nie ma alkoholu, jest pięknie oświetlone, jest dobrze nagłośnione. To jest taki fajny obszar, w którym ja się dobrze czułem z widzami i czułem, że oni też jakby przyszli, są sfokusowani tylko na tym, co się dzieje na scenie, bo w klubie jest różnie, no nie? Ktoś ci właśnie piwo wyleje, ktoś ci cały czas przechodzi, tutaj bar się świeci, tu chcesz siku, bo wypijesz dwa piwa. Jasne, jeszcze parę słów i już nie przyjdą. No weź się zluzuj trochę. Chodźcie, kurwa, do teatru. To tylko chciałem powiedzieć. Nie. I wyszedł. Że mniej więcej, a że to są takie mniej więcej zawsze przestrzenie tam 400, 600 osób, to jest chyba takie moje naturalne środowisko, że tam się najlepiej czuję. Ale na przykład jak grałem na stand-up show, gdzie było, nie wiem, 10 tysięcy osób, no to jest mega przeżycie, nie? Dla każdego komika czy artysty mega przeżycie i mega frajda i też ogromna adrenalina. Wychodzisz na 10 tysięcy ludzi, jesteś ty i mówisz do nich i nagle oni ci ryczą, nie? Ze śmiechu jest reakcja. No to jest coś nie do podrobienia. A w Skierniewicach z bólu i z płaczu... Gdyby tam było 10 tysięcy, no ale... Ja mam takie pytanie, bo mówiłeś, że jak zaczynałeś, to było trochę trudno, bo nie było jeszcze stand-upu wtedy. Czy teraz chłopakom jest łatwiej, tym, którzy chcą spróbować? I ile ich jest? I czy to jest tak, że oni mają łatwiej, czy jednak trudniej, bo już gdzieś ten rynek jest przesycony? Ja uważam, że jest im łatwiej, ponieważ mają multum szans w wielu miastach w Polsce. Nie tylko tych największych tam, Warszawa, Gdańsk, Kalisz. Ale w dużych, w małych, w mniejszych się wkurwił. Prezydent Skierniewic zaczął płakać. Szklane łzy poleciały. Że mają bardzo dużo okazji na chociażby wyjście i sprawdzenie się w 5 minut. Ja musiałem przygotować materiał, który będzie dłuższy i zagrać go dla 30 osób, znajomych, przyjaciół. I to był mój cały feedback i potem mogłem robić, dobra, fajnie, co teraz, nie? I trzeba było iść na przegląd kabaretowy. Tutaj nie ma żadnego problemu, wszyscy wiedzą, co to jest stand-up. Wyjdziesz na scenę, gdzie ludzie przychodzą na stand-up, wychodzisz na 5 minut, nie musisz im zaznaczać na początku, słuchajcie, to będzie trochę inne niż kabaret, może paść kurwa, ludzie, co? I wiesz, takie były realia kiedyś, jak zaczynaliśmy z Bez Cenzury, to pierwsze słowa były, słuchajcie, to będzie trochę inne. My się nazwaliśmy Bez Cenzury, stand-up Bez Cenzury, żeby jakoś tym ludziom już od nazwy tłumaczyć, że to będzie coś innego niż się trochę przyzwyczailiście. A nawet jak było hasło, że może być wulgarnie, może pan patrzeć, kurwa tam czy coś, to ludzie, na spoko, wie pan co, tam są dwie zakonnice na sali, może bez sensu, żebym grał, bo była taka opcja, że pojechaliśmy z Limem i organizator mówi, to może pan też wystąpi, Limo wystąpi, to był WOŚP. Mówi, nie, proszę pana, tam są dzieci, starsi ludzie, takie jakieś małe miasteczko przyszło Woodstock. Na festyn i ja mówię, że może nie, niech pan zagra. Ja mówię, proszę pana, nie, tam są wulgaryzmy, to nic, tam był jakiś kabaret w zeszłym roku, też powiedział kiedyś brzydki wyraz. Ja mówię, dobra, ale ja mówię o ruchaniu w dupę, o sraniu i... dobra, to może pan nie grać jakby. Dopiero jakby sam temat w ogóle miał taki... czyli nie, że tylko kurwa w ZUS-ie. nie. Ta świadomość w ogóle była taka... No kurwa w ZUS-ie, no tak mi się skojarzyło. No tam, spoko. Gdzie ludzie mówią kurwa w ZUS-ie. No. Kurwa w ZUS-ie. To jest tytuł. Ale co, ona przyszła po zdrowotne coś? Ja płacę składki! Chuje! Zgłoszę was do Alfonsa! No. No przeziębiłam się, kurwa. Słuchajcie, to tyle w takim razie od nas. Dziękuję bardzo. Kacper Uciński! Dzięki wielkie! Trzymajcie się!